Bardzo serdecznie witamy przybyłych gości na uroczystych obchodach Święta Narodowego Węgier. Zapraszamy teraz do wysłuchania rysu historycznego dzisiejszego święta. Tablica, pod którą się wszyscy dzisiaj zgromadzili, upamiętnia wydarzenie z 1956 roku. Dla nas jest ona także symbolem wielkiej i wiecznej przyjaźni łączące dwa państwa, Polskę i Węgry. Dzisiejsza uroczystość poświęcona jest obchodom Narodowego Święta Węgier. Chcemy uczcić naszą pamięcią wydarzenie rewolucji węgierskiej z 15 marca 1848 roku i wspomnieć dwie wybitne postaci z tamtego okresu, Józefa Bema i Sándora Petőfiego. W roku 1848 Europa stała się widownią wydarzeń znanych z kart historii pod nazwą Wiosny Ludów. Ruchy rewolucyjne w jednym państwie oddziaływały na inne narody. Informacje o wystąpieniach rozchodziły się stosunkowo szybko, prowadząc do kolejnych powstań. Pierwszym krajem, w którym wybuchła rewolucja, była Francja, potem Austria, następnie Węgry. Powstanie w Budapeszcie rozpoczęło się 15 marca 1848 roku, dwa dni po wybuchu zamieszek w Wiedniu. Miało ono doprowadzić do wyzwolenia kraju spod panowania austriackiego. Istotną rolę w rewolucji węgierskiej odegrał węgierski poeta Sándor Petőfi. Stanął on na czele radykalnie ustosunkowanej grupy inteligencji, pisarzy i studentów, nazwanej później Młodzieżą Marcową. Podczas zgromadzenia odczytali rezolucję, 12 punktów, pod tytułem Czego żąda naród węgierski? Poszczególne jej punkty dotyczyły m.in. utworzenia samodzielnego rządu węgierskiego, corocznego zwoływania parlamentu, zniesienia cenzury, wolności prasy, utworzenia Gwardii Narodowej, zwolnienia więźniów politycznych. Następnie Sándor Petőfi zadeklamował napisany przez siebie dwa dni wcześniej wiersz pod tytułem Nemzeti Dal, pieśń narodową, uznany z czasem za hymn rewolucji węgierskiej. Rewolucja wywalczyła niepodległość dla Węgier. Powołano rząd i parlament niezależnie od Austrii. Gdy tylko władzom austriackim udało się stłumić powstanie w Wiedniu, cesarz Franciszek Józef skierował wojska na Węgry i wtedy zaczęła się wojna o niepodległość. Jednym z największych bohaterów tej wojny był Polak, Józef Bem. Urodził on się w 1794 roku w Tarnowie. Za swe dokonania dostał nominację na generała brygady i Złoty Krzyż Virtuti Militari. Kiedy w 1848 roku Europę ogarnęła Wiosna Ludów, Józef Bem przyłączył się do walk. Tak pisał w pamiętniku. Polacy walczą nie tylko za własną ojczyznę, ale i za wolność Europy. Pierwotnym celem Bema było powołanie na Węgrzech chówca zbrojnego, który stanie się zawiązkiem dla przyszłej armii polskiej. Przywódca powstania Lajos Kohut powierzył Bemowi naczelne dowództwo armii węgierskiej w Siedmiogrodzie. Polski generał okazał się znakomitym dowódcą. Był surowy, ale też bezstronny i hojny. Potrafił zyskać szacunek żołnierzy, biorąc razem z nimi udział w walce. Bem zreorganizował rozbitą armię węgierską i na jej czele w ciągu 3 miesięcy odniósł ponad 30 zwycięstw nad Austriakami. Do marca 1849 roku udało mu się wyprzeć ich z Siedmiogrodu. Dzięki tym sukcesom został bohaterem Węgrów. W sierpniu armia węgierska została pokonana przez przeważające siły austriacko-rosyjskie, a Józef Bem znalazł schronienie w Turcji.
Podczas walki w Siedmiogrodzie adiutantem Józefa Bema był wspomniany wcześniej Sándor Petőfi, jeden z największych poetów węgierskiej literatury okresu romantyzmu. Poeta był pod ogromnym wrażeniem osoby generała Bema. Uważał go za jednego z największych węgierskich wodzów i tak pisał o Polaku. Bemowi zawdzięczam więcej niż ojcu. Ojciec dał mi życie, a Bem honor. Przyczynkiem do prawdziwej romantycznej legendy o generale stały się wiersze Petőfiego. Posłuchajmy jednego z nich pod tytułem Armia Siedmiogrodzka w wykonaniu młodzieży i pracowników zespołu szkół Krok za Krokiem w Zamościu. My nie zwyciężym, Bem naszym wodzem, rycerz wolności i sława. Ogniem mściciela płonie przed nami, Ostrołęki gwiazda krwawa. To on przed nami, wódz siwy. Jego broda jak biały sztandar pływa mnie. Jakby po trudach walki, zwycięstwo, symbol pokoju płynął przez niebo. To on przed nami, wódz stary, za nim młodzież ojczyzny, idziemy wolni. Tak za sędziwym rwą huraganem, potężne fale mórz rozbudzonych. Dwa są narody w nas zjednoczone i to narody polski węgierski. Czy los sam działa potężniej od nich, gdy wspólny cel im przyświeca wielki? Jeden cel wspólny, skruszyć kajdany, któreśmy razem dźwigali długo. A że skruszymy? O, przysięgamy na krew głębokich ran twych, ojczyzno. Szczuj swoje hordy, carze z daleka, najemne sługi, nam, wolnym, przeciw, abyśmy tobie stąd aż do piekła moc zbudowali z ciał swych poległych. My nie zwyciężym, Bem naszym wodzem, rycerz wolności i sława. Ogniem mściciela płonie przed nami Ostrołęki gwiazda krwawa. Bardzo dziękuję, że mogę powiedzieć dla mnie ważne słowa. Ja tutaj jestem pod tą tablicą i w ten dzień, dlatego że chcę oddać naprawdę honor bohaterom węgierskim i polskim. Młodym ludziom, którzy oddali życie w tej i w innych wojnach walcząc o wolność. Teraz młodzież nie ma wojny, jest pokój i wszyscy marzą o szczęśliwym życiu i rodzinach, ale właśnie dzięki takim ludziom, którzy ginęli, my możemy teraz w tym wolnym kraju mówić po polsku, uczyć się, śpiewać, spotykać i po prostu normalnie planować życie. Więc to jest mój obowiązek i chciałabym, żeby młodzież nasza z naszej szkoły i z naszych placówek też pamiętała cały czas o tym. Nie tylko Bem i nie tylko Petőfi walczyli. Było tam wielu innych generałów, generał Dębiński, generał Śląski i bardzo znany generał Wysocki, który dowodził legionem, który powstał na Węgrzech. Ponad 3400 wyszkolonych oficerów, polskich oficerów, którzy z emigracji zachodniej pochodzili i oni byli bardzo ważną grupą dla nowo tworzonej armii węgierskiej, bo ona nie miała doświadczonych oficerów, więc trzeba też o nich pamiętać. Było tam wiele innych znanych nazwisk, bracia Kosakowie, Jan Aleksander Fredro. Bardzo wielu Polaków poszło, aby Węgrom pomagać. I o tych bohaterach regionu napisał książkę István Kovács, dr István Kovács. Opisał biografię ponad 3000 legionistów, abyśmy mogli nie zapomnieć ich nazwisk. István Kovács był konsulem generalnym w Krakowie. Jest on ojcem aktualnie urzędującej ambasador pani Orszoli Żużanny Kovács, która u nas tu była i z którą się przyjaźnimy. I chciałabym tylko wam powiedzieć kilka słów, dlaczego István Kovács pisze o Polsce. Kiedy był małym chłopcem, jego babcia czytała mu o bohaterach 1848 roku i powiedziała mu, że wtedy cały świat się odwrócił od Węgrów i tylko Polacy pomogli. Mieliśmy wspólnych wrogów, Rosjan między innymi. I później w 1956 roku on miał kilkanaście lat, kiedy był świadkiem wydarzeń w Budapeszcie, kiedy sowieckie czołgi rozjeżdżały Budapeszt. I wtedy on zobaczył, że
sam o tym mówi, że cały świat wystrychnął Węgrów na Dudka, że wolna Europa namawiała ich do walki, ale nikt im nie pomógł i tylko Polacy pomogli. I tutaj stoimy w miejscu, gdzie zamościanie ustawiali się w kolejce, żeby krwawiącemu Budapesztowi oddać krew. I byliśmy wtedy w komunistycznym kraju i nie było żadnego rozkazu, żeby to robić. Po prostu Polacy zawsze czuli niewytłumaczoną, niezbadaną, ale miłość do Węgrów. I my w Zamościu, w naszym stowarzyszeniu, też chcemy to kultywować. I mamy w tej chwili realną przyjaźń polsko-węgierską i współpracę z Instytutem w Budapeszcie. Mamy wielu przyjaciół. Nasza młodzież wyjeżdża tam. Węgierscy przyjaciele przyjeżdżają tutaj, więc przeszłość łączy się z teraźniejszością i mam nadzieję z przyszłością.